gdzieś ten zastrany płomień zgasł, no nie wierzę. On znowu nie doleciało. Kup sobie miotły, to będziesz mogła latać, kurde. Odpowiednio. Okej. Okay. O, moja ukochana zapadająca się podłoga. O, uwielbiam to. Co ty? Jaka psycholka w ogóle. Ja pier... To was not fucking funny. A co to jest? Jakiś zwój? Bone scroll. Three bones you must shatter. But do not fear. Shoot them all. And the path back will be clear. Czyli musimy zniszczyć wszystkie trzy garstki kości. Coś pamiętam. Właśnie, że... Że był taki motyw chyba też w czwórce, tylko że to było w ogóle do sekretu. A tutaj chyba jest jako no, niezbędna rzecz do ukończenia levelu. To mamy pierwsze i tego się nie dało niczym innym chyba jak rewolwerem zniszczyć. Co ty robisz? Mhm. To chyba te drzwi się otworzą ostatecznie. Oki doki lecimy. W ogóle mam, słuchajcie, godziny 10, to ja się obudziłem o godzinie 8 coś. I w ogóle jestem niewyspany za bardzo. Z drugiej strony... No! No już myślę, że wpadnę. Dosyć ostatnio późno chodzę spać. Też jakiś tam wpływ ma chyba. A co tutaj? A, escape key teraz się przyda. Bardzo mi się podoba ta teksturka tej dziurki na kluczu. Prawda. Okej. Okay. Boję się trochę. Press jump. Nie wiem, tak mi się powiedziało. Czyżby tutaj jakiś sekret był? Jak widzieliście? Zobaczcie, widać było przez sekundę teksturki. No dobra, już nie ma. Dobra, lecimy tutaj. I co my tu mamy? Uwaga, żeby nic na mnie nie wyskoczyło dzisiaj. Kocham to światło po prostu. Z stojącej w miejscu teksturki światło się wydobywa. Mamy drugą kubkę kości. No. Proszę cię, celuj. Okej. Okay. Dramatyzmu mojemu let's playowi dodaje szczekający w tle pies, jak zapewne słyszycie. W ogóle nie, słuchajcie, co na obiad zjeść. Bo nic nie ma. To jest niemiłe. Czemu to jest zamknięte? Ej, dziwne. Co, mam przebić tę szybę, czy co? Czy czegoś nie widziałem? Ej, to jest dziwne. Lekko. Bo jeszcze tam widziałem, że tam klapa też była no, zapadnięta. Tam na tym korytarzu z tym... Jeszcze strzelę, nie? To może tam jeszcze trzeba zejść, może tam jest ta trzecia kubka tych kości. Nie, zobaczymy. Tam co się bałem, że wpadnę. Kurde, jest tak jasno, że muszę cały czas z flarką korzystać. Przepraszam, pewnie dla was to jest troszkę bez sensu, ale ja nic nie widzę, bo mi słońce napierdziela. To ostro. Nie, my tutaj byliśmy w sumie. Więc nie. To kurde, to gdzie w takim układzie? To chyba na początku nawet gry żeśmy byli. Okay. Tu nie. Jeszcze tam zobaczymy. Może teraz się otworzyły tam drzwi, proszę. Nie, zamknięte są. Ale wiecie co, jeszcze się tam normalnie rozejrzę, bo wiecie, ja mam talent do
przeoczenia czegoś ważnego. Niestety. To coś tutaj jest. Nie ma nic. Nie ma. Okej, dobra, lecimy dalej. Czyli prawdopodobnie coś tam jest. Ale co i gdzie? Na pewno ja czegoś nie widzę, potem w komentarzach będą tu jest, ty debilu kochany. Skiba też napisze komentarz. Właśnie, słuchajcie, ostatnio Skiba dopraszała się, żeby wejść na mojego let's playa. Trudno jest jej się strasznie pozbyć. Wiecie, jeżeli bardzo chcecie zobaczyć Skibę na let's playu w takiej większej formie, to ewentualnie mogę to dla was zrobić. Ale wiecie, nie wiem, czy przeżyjecie sesję ze Skibą. Jak coś, to piszcie. Kurde. No i gdzie to teraz może być? Klatki mi oczywiście muszą spadać. No i kurde, i sprowadzamy się do tego samego pomieszczenia. Znowu. Chyba, że za tymi drzwiami jest gdzieś jakaś kubka kości i muszę ją zestrzelić przez tę bramę. Jak myślicie? Szczerze, teraz w ogóle tam nic nie widzę, ale... użyjemy tego. Nie. Kurwa. Gdzie ja mam iść? Przypomniałem, że się dzisiejszy odcinek obędzie bez solucji. Bo już nawet tamto mi wyszło w miarę spokojnie. Dziwne. Wiem, latam i palę flary. To jest jedyne, co robię przez ostatnie 10 minut, zauważyłem. Czy tutaj? Nie, no tutaj. Ej, to jest to pomieszczenie... Tam to pamiętam. A wiecie co, a może ja się muszę tam cofnąć, może tam jest jakaś... Bo mi się właśnie kojarzy, jak kiedyś pierwszy raz grałem, że podobna sala właśnie była i tam była jakaś kubka kości. Nie wiem czemu tak mi się kojarzy. A nie, no ja się tam przecież nie cofnę. Aha, tu mamy sekret. Ale wiecie co, mam wrażenie, że ta klapa nie jest bez powodu tutaj tak udostępniona. Tak mi się zdaje. Można się tutaj jakoś wychylić? Może tutaj są jeszcze jakieś kości? Kurde. Bo to tak chujowo trochę tak. Na let's playu utknąć. Tym bardziej, jak już się prawie wszystko zrobiło. No ej, Lara, proszę cię. Czyli prawie wszystko zrobiło, jedna rzecz blokuje. Kurczę. Tam jest drabinka! A jestem ślepy. No tak, kurde, mówię, no że... Dziwne by to było, jakby tutaj nic nie było. Dobrze, że dzisiaj mi się w miarę spostrzegawczość włączyła. Wiem, że z opóźnieniem sporym, ale chociaż coś. W ogóle, jeżeli chodzi o Tomb Raider na PSX, to... jakoś cały czas... Kurwa... A, dobra, spoko, możemy przez to strzelić teraz. No... Nie możemy. Ej, no to jest niefajne, naprawdę. No bo co ja mam teraz zrobić, przepraszam. O, stąd żeśmy wpadli. Ej, no kurde, to... Co ja mam teraz zrobić? Wiem, że to jest trochę szalone, ale użyję tej dźwigni, może to coś pomoże. Ciekawości.
No łap się, głupia flondro. Kurczę, ale no. Tutaj jest chyba... pokazana ta droga do sekretu. A ja to był kurwiające, jakby się okazało, także... Te drzwi są teraz zamknięte i nie mogę się tam dostać. Jakaś dźwignia, no musi gdzieś być, nie? No i zamknięta. Super. Będę zły, naprawdę. Chyba, że jestem ślepy i głupi. No właśnie tę salę zapamiętałem z kupą popiołów, ale tylko... No ale dobra, skoro pod tym jest jakaś inna sala, to może po prostu tam jest jakiś... dźwignia, która otwiera te drzwi. Mam takie wrażenie. Mam do was pytanie, bo... ostatnio sobie zainstalowałem kontroler do... No, mój kontroler, tak, na Windows 7 i jest taki problem, że... jeżeli chodzi o gry na PSX, to łapie. A na PlayStation 2, bo w sumie emulator zainstalowałem. Natomiast jak chcę na przykład dolarki, czy do jakiejś nawet oryginalnej gry, gdzie jest pad, podłączyć, to tak jakby w ogóle go nie było. Nie wiem, że ktoś zna sposób, to byłbym bardzo wdzięczny. Jak ktoś, to mogę podać model tego. Może tu jest jakaś dźwignia? Model pada, jeżeli to komuś coś pomoże. Ma nawet tam oryginalną płytkę instalacyjną, ale no to po prostu nic nie daje, no. Kurwa, gdzie iść? Tak, mam. No ja wiem, nie? No, ja nagrywam. Co? Ja nagrywam. Kurczę, gdzie tu iść? Słuchajcie, no... chyba będę dosłownie zmuszony skorzystać z solucji. Dobra, gdzie to sprawdzę, gdzie trzeba iść i zaraz do was wracam. Okej, okay, jestem, drodzy widzowie, słuchajcie. Zobaczcie. Może jakbym troszkę był bardziej cierpliwy i... chciałoby mi się szukać, to bym ogólnie to odnalazł, ale niestety w solucji odnalazłem. Tutaj jest taki cypek. Nie wiem, co to jest, jakiś dzwonek czy coś. I to jeszcze trzeba ruszyć. Wtedy dopiero się te drzwi otwierają, a nie, ja latam wszędzie wokół. No ale dobra, chociaż coś. Okej, okay, i lecimy teraz, zobaczymy, co tutaj jest. Robimy pac. Pac. Mamy tu jakieś kwiatuszki. I co dalej? Drzwi się tam nam jakieś otworzyły. A ja... co ty głupia robisz? Widzicie, tam jest jakieś... ona akurat wtedy musi flarę wyrzucać, nie? Tu jest jakiś ten... jakiś otwór tam. Nie wiem, czy zauważyliście. Nie wiem, czy tam powinienem skoczyć. No nie za bardzo. Okej. Teraz na spokojnie. Polecimy. A czemu te drzwi są nieotwarte w ogóle? Aha, dobra, rozumiem. Pewnie dopiero się tam otworzyły tamte drzwi. I dzięki tamtym drzwiom otworzę te drzwi. I dopiero wtedy pewnie uda się wyjść stąd. Czyli klasyczna logika Tomb Raidera. Znajdź klucz, który otwiera drzwi, który... za którymi jest następne drzwi, które otwiera następne drzwi i tak dalej, i tak dalej. Więc okej. Okay. A może tutaj po prostu iść? Może te, a nie tamte się otworzyły. Co będzie widać, tutaj nie będę musiał nawet wchodzić za bardzo. Czy otwarte? Tak, otwarte, super. W ogóle już widziałem na solucji, że ominąłem jeden sekret. Nie jestem wystarczająco bysty, żeby go odkryć, bo był ogólnie tam w tej lawie i trzeba było tam, gdzie była ta zapadająca podłoga, bo się stanie zamknąć na kremu, wpaść po prostu. Myślę, że to większość ludzi po prostu przez przypadek odkryła, jak
Aha, to tutaj. Wiecie co, jeszcze z ciekawości pójdę tam. Może tam jeszcze będzie otwarte. A może nie będzie. Dobra. Zobaczymy, jak coś to się cofnę. I zgadnę, będą na mnie kule leciały, prawda? Jest. A, co? Co to było? O co tu chodzi? Wezmę sobie binokulary, bo może to jest jakiś motyw z Tomb Raider 5? No, nie wiem, o co chodzi, słuchajcie. Dobra, wszystkiego dowiecie się w następnym odcinku, także mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Zachęcam do komentowania, zastosowania i subskrybowania. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i witam was z powrotem na moim kanale po przerwie. Także dzięki za oglądanie, miłego dnia i cześć!